Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam na taki oto makijaż rozświetlający, idealny na wiosnę, praktycznie w większości wykonany tanimi kosmetykami z drogerii, więc jeśli jesteście ciekawi, jak taki makijaż wykonałam, zapraszam do oglądania dalej. A więc zaczynamy. Na twarzy jak zwykle mam swój dzienny krem i jest to krem nawilżający z CeraVe i powiem Wam, że on się nadaje do każdego typu cery. Jest idealny pod makijaż, ja go używałam też na klientkach i nie było przypadku, gdzieby się nie sprawdził. Jest bardzo leciutki, szybko się wchłania, więc naprawdę mogę Wam polecić. I dzisiaj użyję sobie kremu BB z Miszy. Jest to Misza Perfect Cover i jest to zdecydowanie mój ulubiony krem tego typu. Jedyny minus tych kremów to kolorystyka. Ja mam dwa, jest to numer 21 i 27 i ja je po prostu ze sobą mieszam, ponieważ gama tych produktów, kolorystyka jest taka bardzo sina, ale zdecydowanie jest to mój ulubiony właśnie krem BB na ten sezon wiosenno-letni. On występuje też w takiej mniejszej wersji. Więc jeśli chcecie sobie przetestować, nie chcecie wydawać od razu większej kasy, bo on kosztuje coś w granicach 70 zł za tubkę, tą większą, a te mniejsze są po 19 zł w Hebe, więc jest to fajna opcja, żeby sobie przetestować. I tak w zasadzie to ja mam tutaj trzy kolory, z tych większych 21 i 27. Ten mniejszy jest to kolor 23, ale on jest też taki bardzo siny. I ja sobie po prostu mieszam w takiej proporcji, jak po prostu uważam, że na daną chwilę potrzebuję. I zaraz Wam tutaj może wszystkie trzy kolory pokażę. I tutaj te obok siebie to jest 21 i 27, a ten wyżej to jest kolorek 23. Ja tej 23 też przez jakiś czas używałam samej, ale ona jest taka trochę sina. Ten podkład krem bardzo fajnie sprawdza się również na cerach dojrzałych. W ogóle najstarsza klientka, jaką malowałam, miała 84 lata i on na niej też wyglądał super, także właśnie zarówno dla młodych dziewczyn, jak i dla kobiet starszych naprawdę polecam, jest to super opcja, nie wchodzi właśnie w zmarszczki, nic nie podkreśla. Można go też spokojnie właśnie sobie palcami nałożyć. Ja użyję co prawda tej gąbki z Eveline. Ostatnio mówiłam, że jest tragiczna, ale powiem Wam, że przekonałam się do niej i nawet z czasem ją polubiłam. Krem mamy już nałożony i patrzcie, jak teraz ładnie, świetliście wygląda skóra. On nie jest jakoś mocno kryjący, więc jeśli szukacie produktu, który da Wam mocne krycie, no to nie będzie to produkt dla Was, ale ja właśnie wiosną i latem stawiam na taki wygląd świeżej, zdrowej skóry i ten krem mi to daje. Jeśli chodzi o okolice pod oczami, to ja sobie używam tego korektora Sensik. Tyle, że on jest dla mnie trochę za ciemny. Ja mam co prawda odcień 2, ale coś nie trafiłam z kolorem i rozjaśniam sobie go po prostu takim korektorem z Paezę. Ale on mi tutaj służy tylko do rozświetlania, bo jest bardzo delikatny i on raczej nic Wam tutaj nie przykryje, chyba że po prostu nie macie żadnych cieni pod oczami, no to wtedy jak najbardziej tak. I jego mam w odcieniu 10 Vanilla i on jest naprawdę bardzo jasny. I
teraz przejdziemy sobie do różu, bo będę używała dzisiaj różu w kremie i tutaj musimy pamiętać o zasadzie, że produkty mokre nakładamy na produkty mokre, natomiast suche na suche, bo jeśli teraz bym nałożyła puder, a później róż w kremie, to prawdopodobnie zrobiłoby mi się jedno wielkie ciastko i tutaj użyję sobie tego różu w kremie z Bielendy. On jest naprawdę bardzo fajny, jednak musicie uważać, żeby nie przesadzić, bo naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Ja tutaj nakładam tylko takie dwie kropeczki i to już mi w zupełności wystarczy. Może jeszcze odrobinkę tylko dołożę. Myślę, że w zupełności wystarczy. Policzki właśnie wyglądają na takie zdrowe, muśnięte takim blaskiem. I dołożę sobie jeszcze tutaj wyżej właśnie ten rozświetlacz. On był w kalendarzu adwentowym i tego możecie używać jako rozświetlacz bądź wymieszać z podkładem albo kremem i użyć jako bazę. I wklepuję sobie to palcami, doklepuję gąbką, bo chyba troszkę przesadziłam z ilością produktu. I właśnie w tym momencie przechodzę sobie do przypudrowania strefy T, tutaj brodę i okolicy pod oczami. Ten kawałek, gdzie nakładałam róż i rozświetlacz, omijam i nakładam sobie ten puder Znam. On jest naprawdę bardzo fajny, chociaż też nie rozumiem jakichś super zachwytów nad nim, bo jest po prostu ok, ale używam, szczerze mówiąc, lepszych pudrów, chociażby z Rossmana. Teraz przechodzimy do brwi i tutaj też niezmiennie używam tej kredki z Lovely. I powiem Wam, że to jest w ogóle moje odkrycie, ponieważ jest to kredka za 8 zł, a jest naprawdę genialna i odkąd ją kupiłam, to używam jej cały czas i na pewno jak zużyję, to kupię kolejne, bo jest super. Jeśli chodzi o makijaż oka, no to ja szczerze mówiąc na co dzień raczej go nie robię, jedynie tuż do rzęs, ale tutaj sprzedam Wam taki patent, o którym może nie wiecie, chociaż podejrzewam, że jednak większość z Was wie. I ja po prostu latem nakładam sobie troszkę rozświetlacza, tego samego co po prostu na twarz. I dzisiaj jeśli chodzi o właśnie taki pudrowy rozświetlacz, to użyjemy sobie rozświetlacza z My Secret w odcieniu Disco Ball. Bardzo fajne są te rozświetlacze, one nie są drogie, a dają taki przepiękny, zdrowy blask. I użyję do tego po prostu takiego puchatego pędzla i po prostu tak delikatnie sobie musnę, żeby to też nie była taka duża drobina, a właśnie takie po prostu rozświetlenie. Od razu lepiej. Na linię wodną jak zwykle używam cielistej kredki. I na rzęsy mojego zgranego duetu z Eveline, mianowicie tej odżywki zielonej i tuszu Sexy Eyes. Już mi się napis starł, także widzicie, że jest namiętnie używany. I nakładam sobie tą odżywkę. Jak już nieraz mówiłam, uwielbiam tusze Eveline, one są naprawdę bardzo tanie, a są super. I patrzcie, jak przepięknie wyglądają rzęsy właśnie po użyciu tego duetu.
Dalej przechodzimy do bronzera. Ja tutaj mam bronzer z Eveline, ten Fil de Bronze. On ma odcień nawet taki całkiem ładny, ale powiem Wam, że to nie jest bronzer dla każdego, ponieważ jak nie umiecie pracować z bronzerem i nie macie wyrobionej ręki, to bardzo łatwo można sobie narobić nim plam. No i ten sam rozświetlacz, który Wam pokazywałam, oczywiście ląduje też na twarzy. Zobaczcie, jak on ładnie połyskuje. To nie jest taka gruba drobina, tylko taki właśnie delikatna tafla. I jeśli chodzi o usta, no to ja też latem preferuję jednak bardziej błysk. I mam dwie pomadki w ogóle z Vibo. I to są właśnie takie kremowe pomadki. Ja sobie użyję dzisiaj odcienia 06 i to jest taki ładny nudziak, ciepły, super wygląda w ogóle do opalonej skóry, której ja niestety nie mam. To nie jest niestety najbardziej trwała pomadka, której używałam, ale ma naprawdę przepiękny kolor i bardzo fajną, taką delikatną konsystencję. Także w zasadzie tak prezentuje się mój rozświetlający, wiosenny, no i szybki makijaż i praktycznie w całości wykonany tanimi kosmetykami. No zdecydowanie najdroższą opcją są te kremy BB właśnie od Miszy, ale jeśli nie chcecie inwestować tak dużej sumy właśnie na krem, to fajną alternatywą o bardzo podobnym wykończeniu jest ten podkład z truskawką z Bielendy. On też ma takie rozświetlające wykończenie, kremową konsystencję, więc możecie sobie wypróbować, bo też bardzo fajnie się trzyma. Nie ma co prawda SPF-u, jak dobrze widzę, ten jednak ma, ale oba naprawdę są godne polecenia. Także to już by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli chcecie więcej tematyki makijażowej na tym kanale, no to zostawiajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!